Nie znaliśmy z tej przyszłości. Jeszcze 2 miesiące temu chiński wirus świat zaskoczył. Nikt nie wiedział czemu. Nie poddamy się bez walki. Mamy przecież kuklerz wiary i nadzieję oraz miłość. Ta zaś jest największy. Obostrzenia świat związały i każdego brata, siostrę z biegiem czasu narastały, były coraz bardziej ostre. Bez różnicy, czy to Boga, czy ubogi człowiek jak Łazarz, głupi, mądry, ateista, ekspedientka, murarz, malarz. Ci, co wierzą i są zdrowi lub też wcześniej chorowali, wszyscy stali się ostrożni, odległości pilnowali. Nikt nie stoi obojętnie, wszyscy są po jednej stronie. Na pokonanie zarazy nadzieja nam w sercach płonie. Kościół Polski wnet ogłasza komunikat takiej treści. Wszyscy do modlitwy o godzinie 20:30. Do jedności papież wezwał, przypomniał, kto nas zbawił, a z pustego placu w Rzymie wszystkich nas pobłogosławił. Dzieci krótko się cieszyły, że opustoszały szkoły. Dla wierzących smutne były wszystkie zamknięte kościoły. Lecz w ciemności światło świeci, a ciemność jej nie ogarnie. Trzeba zacząć już dziękować, zaraza wnet zginie marnie. Za czujność dziękujemy tym, co dla nas zawsze tarczą i na pierwszej linii boju o normalność dla nas walczą. Będziemy się o to modlić, by spadł maski kaganiec. Mamy broń potężną w boju od Maryi Różaniec. Chcę serdecznie podziękować memiarzom NT za włączenie mnie do Hot 16 Challenge tu i nominuję do tej akcji najpierw repera Arkadio, przyjaciela młodzieży Nowotomyskiej, dalej księdza Bartka Rojna, byłego wikariusza naszej parafii, człowieka wielu talentów i charyzmatycznego duszpasterza, małżeństwo Julitę i Mariusza Boszków, współtwórców Nowotomyskiej Arki, rodzinnego przedszkola i szkoły i na koniec Macieja Sobolskiego, mojego brata, który ma duszę prawdziwego artysty.